Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w kolejnej części wielkopostnych rekolekcji z duszami czyśćcowymi. Tydzień temu odcinka nie było, ponieważ, jak to wspominałem w poprzednim materiale, nie miałem dostępu do sprzętu, na którym mógłbym to zmontować. Dziś już wracamy z rekolekcjami, które są oparte... O, tu się różne rzeczy dzieją. O wywiad z Marią Simą, zamieszczony w takiej oto bardzo polecanej przeze mnie, jak najbardziej, książce o duszach czyśćcowych, uwolnijcie nas stąd. I na początek dzisiejszego odcinka chciałbym wam właśnie z tegoż materiału, z tej książki przeczytać takie jedno zdanie. Co się dzieje, gdy ludzie świadomi istnienia czyśćca i tak śmiało grzeszą, myśląc, że to doświadczenie nie będzie takie znowu aż straszne? Będą tego bardzo gorzko żałować, mówi Maria Sima. O wiele bardziej niż ci, którzy popełniają cały czas ten sam grzech, nie wiedząc w ogóle o istnieniu czyśćca. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda jest mieczem obosiecznym, ponieważ znajomość prawdy również nas zobowiązuje do rozwoju duchowego. Im więcej prawdy, tym większa odpowiedzialność za to, co od Boga otrzymujemy. Zatem zapraszam was na kolejny odcinek wielkopostnych rekolekcji z duszami czyśćcowymi. Dziś Maria Sima opowie nam o doświadczeniu nieba, o wizjach nieba, o wiedzy, którą otrzymała dotyczącą właśnie życia po śmierci, życia w niebie, od dusz czyśćcowych. Czy są dni, w które większa liczba dusz jest uwolniona z czyśćca i idzie do nieba? Tak, teraz bardzo ważne. W święta Bożego Narodzenia najwięcej dusz jest wybawionych, ale również zależy to od ilości otrzymanych przez duszę modlitw lub uczynków w swojej intencji. Święta Bożego Narodzenia są szczególne, ponieważ jest to dzień najbardziej obfitujący w łaski. Bardzo ważna wiadomość dla nas. Wiadomość, którą otrzymała Maria Sima od dusz czyśćcowych. W związku z tym jest to wiadomość jak najbardziej potwierdzona i możemy dużą uwagę do niej przywiązywać. Tą uwagę szczególnie duchową. Również wiele dusz zostaje wybawionych w Wielki Piątek, w święto w niebo wstąpienia i w dzień zaduszny. A zatem według Marii Simy, która odwołuje się do słów przekazanych jej przez dusze czyśćcowe, najwięcej dusz z czyśćca do nieba trafia w Boże Narodzenie, Wielki Piątek, który przed nami, święto w niebo wstąpienia i dzień zaduszny. Jakie rady może Pani dać tym, którzy pragną być świętymi tu na ziemi? I Maria Sima, odwołując się znowu do wiedzy, którą otrzymała od dusz czyśćcowych, odpowiada jednym słowem, nawet nie zdaniem, jednym słowem. Pokora. To jest odpowiedź na to pytanie. Traktuj się jak małe nic i nigdy nie zapomnij, nawet na chwilę, że nie jesteś w żaden sposób lepszy niż ktokolwiek inny. Tylko Jezus i Jego Matka nie byli nędznymi grzesznikami, gdy przebywali wśród nas w ciele. Pokora polega na znajomości prawdy o samym sobie. Bycie pokornym człowiekiem oznacza, że wiem, jakie są moje wady, wiem, jakie są moje zalety i to, co słabe, oddaję Bogu, to, co we mnie mocne, czyli moje zalety, również oddaję Bogu, aby to Bóg w każdej dziedzinie mojego życia sam działał. Idąc dalej tropem dusz czyśćcowych. Jaka jest najszybsza droga, by dotrzeć do nieba? Jak myślicie, jaką odpowiedź Maria Sima daje? Tak jest. Maria Sima mówi. Powtórzę to jeszcze raz. Głęboka pokora. Szatan nie jest w stanie się do takiej pokory zbliżyć,
Jest to też zarazem najszybsza droga, by dotrzeć do nieba. Szatan nie potrafi naśladować pokory. Następnie dobre uczynki względem naszych bliźnich i względem dusz czyśćcowych. Uczynki miłosierdzia wyświadczone w głębokiej pokorze, czyli nie chodzi tylko o wykonywanie dobrych uczynków i uczynków miłosierdzia, czyli jakby zewnętrzne działanie, ale również o intencje i również o podbudowę jakby duchową tych naszych uczynków. To znaczy wszystko, co czynimy jako ludzie, jako chrześcijanie, jako katolicy, musi wynikać z pokory, a pokora jest ciągłą walką duchową, ciągłym rozwojem duchowym, walką duchową, ponieważ szatan będzie nas najszybciej atakował właśnie w przestrzeni pokory, podsuwając nam myśli i obrazy, które będą miały nas przekonać, że jesteśmy samowystarczalni. Współczesny świat choruje na tak zwaną samowystarczalność, dlatego przechodzi tak wielką ciemność, ponieważ Bóg każdemu z nas, to nie oznacza, że my jesteśmy lepsi od innych, to Maria Sima o tym mówi, ponieważ każdemu z nas Bóg chce bardzo dobitnie i głęboko duchowo pokazać, że potrzebujemy Go, że sami sobie nie wystarczymy. Czyli, że po prostu nie jesteśmy samowystarczalni. Uczynki miłosierdzia wyświadczone w głębokiej pokorze. Popatrzmy na życie Matki Teresy. Za takie czyny stała się ona jednym z najbardziej ukochanych ludzi na ziemi. Wybrała pracę w piekle Kalkuty, służąc tym najmniejszym, najbrudniejszym i najbardziej chorym. A to wszystko, jestem przekonana, natychmiast przybliżyło ją do Boga. I to, co, o czym kiedyś mówiłem, zwierzenia świętej Matki Teresy z Kalkuty, tuż przed śmiercią, kiedy powiedziała wprost, podzieliła się takim świadectwem, że przez kilkanaście lat czuła się jak ateistka. Nie doświadczała obecności Boga żywego. Jej doświadczenie wiary było pełne ciemności, samotności, a mimo tego nie zwątpiła, ponieważ czymś ważniejszym od wiary jest zaufanie. Wiara paradoksalnie domaga się jednak przedmiotu, w który będziemy wierzyli, przedmiotu pisanego z wielkiej litery P, czyli w Boga, czyli Boga. Natomiast zaufanie sięga dalej niż wiara. Zaufanie oznacza, że idziemy w ciemno za Bogiem. I czasami wiary nam może brakować, ale zaufanie jest tym, co nas prowadzi. Zamykamy oczy i idziemy za Nim, ponieważ wtedy w tej ciemności najlepiej widać światłość. I wtedy się otwierają oczy naszego serca. Choć oczy naszego ciała, oczy naszej ziemskiej pielgrzymki są wciąż zamknięte i ślepe na obecność Boga żywego. Tak jak to było w ostatnich latach życia świętej Matki Teresy z Kalkuty. Czy ludzie, których noga nigdy nie przestąpiła progu kościoła, idą do nieba? A zatem, czy ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, mogą pójść do nieba? Jak myślicie, jaką odpowiedź daje Maria Sima? Zaskakującą. Tak, oczywiście jestem pewna, że jest więcej takich ludzi, niż nam się wydaje, gdyż każdy z nas ma w sobie trochę pychy. Tak, a zatem uważamy, że jeżeli chodzimy do kościoła, to na pewno żyjemy bliżej Boga i na pewno to niebo, do tego nieba jest nam bliżej niż tym, którzy do kościoła nie chodzą. Tak, na marginesie, tak zwane chodzenie do kościoła nie jest zbawcze. Tak samo chodzenie do kościoła niczego oznaczać nie musi. To tak jakbyśmy chodzili na spotkanie z kimś, kogo nie lubimy, ale jednak byśmy się z nim spotykali, byśmy siedzieli obok niego i milczeli. Takie spotkania są po prostu bez sensu, chociaż sam fakt spotkania się dzieje. Ale ponieważ ci ludzie, czyli którzy nie chodzą do kościoła, nigdy nie mieli dostępu do prawdy, ich czyściec jest o wiele lżejszy niż ten, który przypada w udziale wiernym, uczęszczającym do kościoła. Niemniej poziom świętości takich ludzi nie będzie taki sam, ponieważ nie otrzymali oni i nie przyjęli takich samych łask. A zatem możemy się troszkę obrazić jakby na naszych rodziców, że nas ochrzcili i możemy się obrazić na tych, którzy nas do kościoła posyłali i dzięki którym poznaliśmy Boga, Jezusa Chrystusa i Kościół.
ponieważ im więcej poznaliśmy prawdy, tym ciąży na nas większa odpowiedzialność. Być może łatwiej by nam było, gdybyśmy nigdy Boga nie poznali. Natomiast, no właśnie, im bliżej jesteśmy Kościoła i Boga, tym więcej łask otrzymujemy. Maria Sima mówi o tym, że w niebie są również różne poziomy. Oczywiście to jest dość kontrowersyjne teologicznie. Sama teologia nie jest w stanie na to udzielić odpowiedzi. Tak Maria Sima mówi o tym, mając na uwadze różne poziomy świętości w niebie i życia w chwale blisko Boga. Ta chwała, ta światłość życia z Bogiem w niebie również według Marii Simy jest stopniowalna. Natomiast chodząc do kościoła, żyjąc sakramentami świętymi i Słowem Bożym, bo nie chodzi, jak już powtarzam, nie chodzi o sam fakt, że tak powiem, przemierzania ścieżki dom kościół, prawda? Tylko chodzi o życie wiarą, czyli tak zwane chodzenie do kościoła, czyli życie sakramentami świętymi i Słowem Bożym daje nam dużo więcej łask niż niechodzenie kościoła, ponieważ nigdy kościoła nie poznaliśmy. I ci, którzy nie chodzą do kościoła, ponieważ Boga nie poznali, mają możliwość pójścia do nieba. I ci, którzy chodzą do kościoła i Boga poznali, również mają możliwość pójścia do nieba. Jest to przypowieść o tych robotnikach, o których mówił Jezus w Ewangelii, którzy przyszli do pracy na ostatnie minuty, godziny i otrzymali taką samą zapłatę. Tak, ponieważ miłosierdzie Boże nie jest mierzone w kategoriach ludzkiej sprawiedliwości. Chwała Bogu za to. Raz pojawiła się u mnie kobieta trzymająca w ręku wiaderko. Zwierza się Maria Sima. Powiedziała do mnie: to wiaderko to moje zbawienie. Zapytałam, co chce przez to powiedzieć, a ona wyjaśniła: prawie nigdy się nie modliłam i nigdy nie chodziłam do kościoła, czyli tak zwana wierząca, niepraktykująca. Ale raz z własnej woli i bez otrzymania wynagrodzenia wysprzątałam dom jakiejś starszej pani przed świętami Bożego Narodzenia. A zatem przed momentem, kiedy przed uroczystością, w którą według Marii Simy odwołującej się do dusz czyśćcowych, najwięcej tych dusz z czyśćca przechodzi do nieba. To był właśnie ten uczynek miłości i to wiadro, które mnie zbawiły. Tutaj znowu widzimy, jak cenne są uczynki miłości. Osoba, która nigdy nie chodzi do kościoła i nigdy się nie modli, ponieważ nikt nigdy jej nie wskazał drogi, ma taką samą szansę jak inni, by działać zgodnie z wolą Bożą. Dlatego też nie dziwmy się, jeżeli ludzie się będą na nas obrażali, znając naszą przeszłość, która nie zawsze była, mówiąc bardzo ogólnie, przeżywana w bliskości Kościoła i bliskości Boga, czyli nasza przeszłość przed nawróceniem i nasza przyszłość, nasza teraźniejszość po nawróceniu. Ludzie, porównując nas z przeszłości złych i nas z teraźniejszości dobrych, Szaweł i święty Paweł, Piotr zdradzający Jezusa, wyrzekający się go prosto w oczy i święty Piotr, będą czasami czynili nam zarzut, odwołując się tylko do sprawiedliwości rozumianej nawet i tylko i wyłącznie po ludzku, że nasza pobożność jest maską, którą nakładamy na starego człowieka. I wielu ludzi, może nawet i katolików, tak zwanych ludzi wierzących i praktykujących, może nam czynić zarzut również z tego, że teraz udajemy świętoszkowatych, świętych, a przecież wszyscy wiedzą, jaka jest nasza przeszłość. Tak, bo właśnie na tym polega świętość. Świętość nie jest doskonałością. Świętość jest oddaniem wszystkiego Bogu, aby moc w słabości się doskonaliła. Świętość jest dynamizmem, dynamitem duchowym, który rozsadza starego człowieka. Natomiast wciąż to jestem ja, ten sam ja, z przeszłością daleką od Boga, z teraźniejszością bliższą Bogu i z przyszłością zupełnie mi nieznaną, ale zależną tylko i wyłącznie od teraźniejszości. I to, co Maria Sima mówi, co jest bardzo ważne, to, co nas zbliża do nieba i na to musimy szczególną uwagę zwrócić, szczególnie teraz w Wielkim Poście, to pokora, pokora, pokora oraz dobre uczynki, uczynki miłosierdzia i modlitwa. Tylko tyle i aż tyle. Żadnych spektakularnych tutaj nowości i sensacyjek Maria Sima nam nie opisuje. Głęboka pokora, dobre uczynki, uczynki miłosierdzia i modlitwa. I wtedy śmiało
taką tezę mogę zaryzykować raz jeszcze. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej. Szczęść Boże wam wszystkim.